Piękna pogoda dzisiaj. Fantastyczna. Mamy wiosnę w środku zimy. Zastanawiam się, bo to będzie właśnie jeden z punktów naszych zimowych testów. Chciałem zobaczyć, czy ta rurka w tej mewie faktycznie, w tej kuchence od mewy faktycznie da coś, jeżeli chodzi o podgrzewanie gazu w zimnych warunkach. Dzisiaj mamy około 3 stopni, może 6. Maksymalnie jesteśmy w cieniu dość. Jest już dość ciemno. Cały dzień łazimy po lesie. Wypadałoby zrobić sobie kawę. A kilka dni temu jeszcze zastanawiałem się, czy będzie odwilż, czy ochłodzenie. To ciekawa sprawa. Używam przeważnie dwóch map pogodowych i zastanawiałem się, przeważnie się to z grubsza sprawdzało, natomiast ostatnio, gdy jechaliśmy do lasu parę dni temu, pokazywało, że jedna pogoda pokazywała, że będzie ochłodzenie, druga, że będzie odwilż. Nastąpiła oczywiście odwilż. Droga była dość ciekawa z tego względu, że wszystkie miejsca, do których planowałem dojechać ewentualnie, czyli punkt A, awaryjnie B i tak dalej, były nieodśnieżone na tyle, że nie dało się tam samochodem nigdzie stanąć. W związku z czym jechaliśmy tak długo, aż znaleźliśmy jakiś w miarę odśnieżony parking, nazwijmy to parking, czyli miejsce, gdzie można zostawić samochód, gdzieś w okolicach leśnych, i poszliśmy na szlak. Ale było już tak późno, że w zasadzie zaczęło się ściemniać, gdy byliśmy u góry. Nie mam dlatego pojęcia, gdzie jesteśmy. Znaczy, w ogóle oczywiście wiem mniej więcej, gdzie jesteśmy, natomiast w szczególe nie bardzo. Jesteśmy poza szlakiem. Poszliśmy za daleko prosto. Aha, tu chyba jest ten szlak. Jest totalnie biało, wszystko zasypane. Dużo różnych śladów. W ogóle nie widać ścieżek żadnych. Plan był tutaj, poszukajmy oznakowania na jakimś drzewie. Musimy się cofnąć. Chyba mieliśmy iść tu. Tam było oznakowanie, żeby iść. To ja już nie rozumiem. To gdzie jest ten szlak? Tu jest oznaczenie, że w prawo. W ogóle mi to nie wygląda na szlak. Mamy strumyk, błoto, topniejący śnieg. Trudno ocenić, gdzie postawić nogę. Na razie wychodzi mi, że lepiej postawić nogę tam, gdzie jest śnieg. Według mapy w zegarku oczywiście idziemy bezdrożem. Wydaje mi się, że tędy kiedyś mógł biec szlak, ale go ktoś przeniósł. W każdym razie zmierzamy do miejsca, do którego powinniśmy, to znaczy do innego szlaku, który na mapie już jest. Nie widzę żadnego oznakowania, jeżeli chodzi o te szlaki, więc wiedz, jak to w naszych górach. Trzeba trochę zgadywać. Ale jest tu cicho. Fantastycznie. Szlak turystyczny. No ale komu by się chciało iść taką drogą w śniegu po kolana prawie. Jedyny plus, że chyba zbliżamy się do szczytu tego wzniesienia. Zobaczymy, co jest dalej. To nie jest komar. Ten śniegolubny, chłodolubny w sumie komar, to zimień bodajże, tak to się nazywa, nie jest to komar, ale tak samo wygląda, przynajmniej sprawia takie samo wrażenie. Tak właśnie kiedyś zrzędziłem, byliśmy w niedalekiej okolicy, czy niedalekiej, takiej 10-20 km stąd. Było tu bardzo, było bardzo podobnie, ciężko było się odnaleźć, a to było w lecie, w tych szlakach. Tu jest w zasadzie tak samo. Z tym, że teraz jest jeszcze ciężej, ponieważ można ewentualnie polegać na śladach w śniegu.
i liczyć na to, że te ślady nas dziś zaprowadzą. A, dobra. Myślałem, że to ludzki ślad, ale zwróciłem uwagę, tu mnie kurczak zadeptał. To parzystokopytne, duże coś. Chodź tu kurczak, chodź. Niezła zmyłka, duże zwierzę. Nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że idziemy ludzkim tropem w kierunku tego szlabanu. Jednak można się zakręcić. A nie chciałbym tu się za bardzo zakręcić. O, tu będzie widać te ślady. Nie chciałbym się zakręcić za bardzo, z tego względu, wszędzie jest biało, szarawo i myślę, że się ciemno zrobi dużo wcześniej, niż wskazywałoby na to punkt zachodu słońca. Więc nie chcę się jakoś bardzo zapuszczać, aczkolwiek daleko, aczkolwiek bardzo mnie intryguje, gdzie my tutaj możemy dojść. Zatem idźmy jeszcze kawałek. Jakiś czas temu 5-11 wprowadziło bardzo ciekawą serię. Skyweight się nazywa. Znajdziemy tam plecaki, torby terybujnie, slingbagi i tego typu gadżety. Jest to o tyle ciekawa seria, że na pograniczu produktu taktycznego a outdoorowego. I w ramach tej serii pojawiły się bardzo ciekawe dwa chestpaki. Jeden taki bardziej survivalowo taktyczny, mniejszy, a drugi nieco bardziej funkcjonalny, outdoorowy, większy. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ od lat używam chestpaka od Helicona. Wydaje mi się, że jakieś 5 lat go używam i właśnie pojawiła się ciekawostka od 5-11. Nie wiem, czy dawno, czy niedawno, ja to znalazłem niedawno i w końcu pomyślałem, żeby to przetestować. Dziś mieliśmy pichcić, mam trochę rzeczy do pichcenia, ale pichcić nie będziemy, ponieważ słońce nam zachodzi, a ja nie mam pojęcia, gdzie jestem i jak długo będziemy wracać, w związku z czym przekąsimy coś na szybko gdzieś tu i będziemy szukać jakiejś trasy powrotnej. Ale wracając do 5-11, chestpack. Bardzo fajne kolory są. Ten mi się szczególnie podoba, brąz z czernią. Lubię takie połączenia. Jest jeszcze zielony i wydaje mi się, że jest czarny. Sprawia wrażenie nieco bardziej złożonego niż ten helikonowy. Dlaczego? Ponieważ o ile w helikonie mamy na froncie dwie kieszenie i jedną główną komorę podzieloną na pół taką wkładką, czymś w rodzaju mapnika, który możemy wyjąć, o tyle tu mamy jedną dużą kieszeń z siatki, jedną zapinaną na zamek na całej tutaj szerokości. Oczywiście dookoła wszędzie jakieś pętelki, na dole też, podobnie jak u Helicona. Natomiast tu ciekawostka jest właśnie taka, że w odróżnieniu od Helicona, jak również w odróżnieniu od tej wersji, tej nieco bardziej survivalowej, taktycznej, nie wiem jak oni to nazywają, 5-11, mamy tutaj dwie przestrzenie niezależne. I czy jest to coś wybitnego? Wydawać by się mogło, że nie do końca, jednak jest tutaj kilka cech ukrytych. Jedna rzecz, z której nie zdawałem sobie sprawy, to te klamerki. Fantastyczne są te klamerki. Bardzo mi się podobają. Druga kwestia jest taka, że ten chestpack możemy odpiąć z tych klamerek, natomiast tutaj mamy regulacje. Regulowane są wszystkie te 4 punkty, natomiast z górnych możemy wyplątać tutaj z tych klamerek, możemy wyplątać te taśmy i pozbawić tego chestpacka w ogóle tych pasków. Od wewnątrz mamy tutaj mięciuchno. Ale ciekawostką jest to, że ta siatkowana część przewiewna jest tutaj przyrzepiona i ma otwory od dołu, od lewej i od prawej. Co można z tym zrobić? Można z tego zrobić nerkę, przewlekając
pas w poprzek. Służy to też również do tego, aby używać do tego pasa. Podobnie jak w pasie od Direct Action do plecaka Ghost, możemy dopiąć sobie doczepkę i to też może stanowić taką doczepkę do pasa biodrowego od plecaka 511, który jest z serii właśnie Skyweight. Czyli możemy mieć jedną torbę, którą będziemy mocować tak jak nam wygodnie w danym momencie. Bardzo dobry pomysł. Natomiast to, czy podwójne otwieranie, to znaczy dwie osobne przestrzenie, są lepsze nad jedną, od jednej większej, od jednej, tego jeszcze nie wiem. Nie, jakoś się tu jeszcze nie rozgościłem w tej nerce, w tym chestpacku. Po prostu na razie mam jak mam. Jest tu nieco inna organizacja, kształt jest też troszeczkę inny, nieco bardziej kanciasty i troszkę jest grubszy. Natomiast tamten helikonowy jest troszeczkę wyższy. Ten wydaje się bardzo fajny, zwłaszcza w tym połączeniu kolorów brązu i czerni. Podoba mi się to. Nie jest wykonany z kordury. I to też jest w zasadzie kwestia taka, można powiedzieć, sporna. Z jednej strony wiadomo, jeżeli kupujemy coś z kordury, wiemy, co ten materiał sobą reprezentuje. Natomiast tu kordury nie mamy. Mamy nylon i wydaje mi się, że to jest, z tego co pamiętam, splot 300D, czyli nie 500D, jak to przeważnie w kordurowych torebuniach, tylko 300. Zapamiętałem właśnie, że wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę mniejsza gramatura i to powoduje, że jest to torba nieco lżejsza. Druga kwestia, zastanawiam się, czy nam nasz plecak, którego nie używałem nigdy w deszczu, teraz trochę w śniegu, będzie tu mokro, czy on przemoknie. Znaczy w dużym deszczu go nie używałem. Lekki opad, no to wiadomo, każdy plecak to zniesie. Natomiast tego plecaka nie używałem w bardziej mokrych warunkach. Bardzo jestem ciekaw, jak on się będzie sprawdzał w zimie. To jest plecak Summit od Helicona, czyli plecak, który ma, którego nazwa oznacza szczyt. Jesteśmy na szczycie, w takich warunkach również chciałbym go potestować. Zacząłem go używać całkiem niedawno, bo jakoś na wiosnę. Na razie bardzo mi odpowiadał, przynajmniej w letnich warunkach. W zimowych zobaczymy. Mewa, nasza zimowa kuchenka. Na razie jeszcze nie mam alternatywy. Jest przynajmniej jeżeli chodzi o kuchenki gazowe. Sprawdza się to całkiem nieźle w tym momencie. W sensie działa, czemu ma nie działać? Jest duża, jest ciężka. No dobra, może z tym ciężarem trochę przesadzam, ale jest cięższa niż wszystkie takie małe kuchenki. Wolno stojąca, o to mi chodziło trochę, żeby to było bardziej stabilne. Jeżeli postawimy większy garnek, no to żeby nam się to nie przewracało. Czy są alternatywy? Oczywiście, że można użyć innych. O! I potestujemy sobie takie inne w najbliższym czasie. Przynajmniej znajdziemy coś, co do tego celu będzie się nadawało. Może niekoniecznie w liczbie mnogiej, ale coś się wymyśli. Bardzo ciekawa rzecz. Ten jetpack. Fajne jest to, że ma podwójną kieszeń. Jedna, która się otwiera, taki clamshell, powiedzmy prawie 90 stopni, a druga przestrzeń już się otwiera troszkę bardziej. To jest z panelem na rzep, to znaczy to jest chyba wymyślone do przenoszenia broni, bo to działa w ten sposób, że możemy to sobie zamknąć. W ten sposób, zostawiając taką zawleczkę i w momencie, kiedy potrzebujemy, to po prostu
Możemy to szybko otworzyć jednym pociągnięciem ręki. Nieszczególnie użyteczne to dla mnie będzie raczej. Natomiast no, jest to taka rzecz dość ciekawa. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać na dłuższą metę. Na razie jest to dość wygodne. Ależ jest fantastycznie ciepło, przyjemnie. No dobra, tak, super ciepło nie jest, ale przyjemnie. Teraz jest około 3 stopni. Plus oczywiście. Słońce zachodzi tam po prawej. ISO mamy 12800. Jest już ciemno. Więc chyba się pora powoli zbierać. Bardzo mi się podobał dzisiejszy dzień, z tego względu, że potropiliśmy. Tam był jakiś jeleń, albo coś jeszcze większego, ale tylko jeleń będzie. Znowu. Ale nam uciekło. Ciekawe, nie jest mi zimno w ogóle. Kurczak tobie też nie jest... Kurczak pływał przed chwilą w... nie w kałuży, tylko w takim bajorku. Tutaj się zrobiło bajorko. Na tym strumyku takie rozlewisko strumyka się zrobiło, kurczak sobie tam pływał. Natomiast tak mi się to spodobało, że pobiegł potem do kałuży i teraz śmierdzi. Śmierdzi kałużą. Teraz będzie ciekawie. Teraz będzie ciekawie, bo musimy się stąd wydostać. A że krążymy tu cały dzień, to chyba mamy spory kawałek do przejścia. Słońce zachodzi, więc się robi ciemno. Ciemnało, może nie jakoś bardzo ciemno. W każdym razie to chyba ostatni, jeżeli dobrze liczę, to ostatni film w tym roku, jaki nagrywamy. Kolejny będzie dopiero po naszej noworocznej przerwie. Zatem wracamy powoli. Powoli zmierzamy do punktu startu. Więc pora powoli kończyć nasz podsumowujący dwa ostatnie dni. Szwendaczki leśnogórskiej film. Słońce zaszło niniejszym. Niniejsze słońce zaszło i jest za tymi wzgórzami. A my powoli wracamy do punktu startu dzisiejszego i kończymy naszą przygodę na dziś. Wracamy do bazy. Cześć. Ostatni. Tak czy siak, widzę, że jest za ciemno, żeby cokolwiek nagrywać. Ale jak włączę latarkę, to nic nie widać. O,
Teraz jest lepiej? Nie wiem.